Cześć. Zanim zaczniemy, mam do ciebie prośbę. Zamknij oczy. Odpal mnie na słuchawkach. Połóż się i upewnij, że nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zaufaj mi. Dzięki. Sen to naprawdę wspaniały stan. Stan, w którym twoje możliwości, jeśli potrafisz z nich korzystać, są niemal nieograniczone. Możesz wyśnić przyszłość, otrzymać odpowiedzi na trudne pytania, możesz porozmawiać ze zmarłymi oraz odwiedzić miejsca, w których nigdy wcześniej nie byłeś. Dwa ostatnie podpunkty będą właśnie miejscem, do którego dziś cię zabiorę. A jest nim śpiący klasztor. Jeśli chodzi o opis wnętrza tego miejsca, jest proste, lecz wiele bardziej skomplikowane, jak i mniej interesujące od terenów wokół klasztoru. Jego wnętrze przypomina zwykłą konstrukcję w stylu gotyckim. Nie posiada pokoi sypialnych, jednak znaleźć można w nim jadalnię, piwnicę, salę główną, pralnię, łaźnię i nieskończoną ilość korytarzy zawiłych w wiecznej pętli. Nieważne, którymi drzwiami przejdziesz, zobaczysz nowe rzeczy, jednak w końcu i tak wrócisz w znane ci miejsce. Nie wszedłeś do klasztoru przez bramę, więc i przez nią nie wyjdziesz. Nieważne, jak długo będziesz próbować, jak długo obierać będziesz inne korytarze, brama klasztoru pozostanie zamknięta przed wszystkimi. Prawie wszystkimi. Dlaczego? Otóż po drugiej jej stronie nie ma nic. Mimo iż okna dostarczają zarówno dziennego światła, jak i nocnego klimatu, poza murami klasztoru nie ma niczego. Nie ma przestrzeni, nie ma fizyki, nie ma życia ani śmierci. Tak naprawdę jedynym nadającym się do tego opisem jest proste. Nie można wejść przez drzwi i okna i nie można przez nie wyjść. Jeśli zapytasz mieszkańców, co znajduje się za murami, nie będą potrafili odpowiedzieć. Mogą pytać, co masz na myśli, mogą kończyć rozmowę. Mogą odpowiedzieć na bardzo wiele sposobów, jednak nie można opisać zewnętrza. Łapiesz? To dobrze. Jako iż właśnie trafiliśmy na temat mieszkańców. Klasztor zamieszkują wspomnienia. Wspomnienia ludzi, którzy zmarli, jednak wciąż żyją w sercach żywych. Jeśli ktoś, kogo znałeś, umarł, jeśli pamiętasz go, jego wspomnienie przechadzać się będzie gdzieś po klasztornych korytarzach. Jest to sposób, byś porozmawiał z nim, spytał, co myśli. Nie zawsze każdy jest dostępny, co prawda. Wspomnienia pojawiają się w klasztorze tak samo jak ty. Nie wchodzą przez bramę i pozostają na pewien czas. Jednak jeśli masz szczęście, wśród korytarzy znajdziesz tę osobę. Kobiety poruszają się w strojach sióstr zakonnych, mężczyźni w sutannach. Razem jedzą, piją, mimo iż nikt z nich tego nie potrzebuje. Rozmawiają ze sobą, tworzą przyjaźnie, jak i wrogości, zaś ku ich wspólnym poczynaniom na ścianach korytarzy przemija dziwny cień. Jest to anomalia, nieco trudniejsza do opisania. Zacznę więc od początku. Klasztor istniał od zawsze, lecz dopóki nie pojawiło się pierwsze wspomnienie, wspomnienie Abla zakorzenione w sercu Kaina, klasztor stał całkowicie pusty.
Wtedy jednak wraz z pierwszym wspomnieniem z piwnic wydostała się ciemność. Dziwny twór przemierzający korytarze. Wydaje się zupełnie neutralny, wręcz niezauważający wspomnień. Jednak wspomnienia zdają sobie sprawę z jego obecności. Gdy zapytasz je o cień, natychmiastowo w strachu przerywają rozmowę i oddalają się. Sam też nie możesz spadać ciemności. Jeśli spróbujesz mu się przypatrzeć, twój mózg mimowolnie uniemożliwi ci patrzenie w niego. Mocą twojego snu przenosząc cię w inne miejsce klasztoru. I tak w kółko. Klasztor, z którego nie można wyjść przez drzwi i okna, w którym po korytarzach snują się wspomnienia zmarłych, jakich pamiętamy. Zaś po którego ścianach dziwny cień przemierza kilometry w nieskończoność. Do czasu. Są bowiem chwile, gdy klasztor pustoszeje. Chwile, gdy nawet cień chowa się w ciemnościach piwnicy. Są to chwile, w których w budynku pojawia się kolejna osoba. Jako jedyna wchodząca tu przez bramę. Wspomnienia przedstawiają go jako obcego. Nie wiedzą, kim jest, lecz jego wygląd opisują jako mężczyznę w płaszczu, kapeluszu, podpierającego się laską oraz ciągnącego ze sobą na linach trumnę. Gdy pojawia się w klasztorze, wspomnienia starają się uciec, jak tylko mogą. Człowiek podczas snu również nie może go spotkać. Twój mózg jest potężniejszy od ciebie. Potrafi wyczuć jego bliskość i w tym przypadku budzi cię lub zabiera z klasztoru do innych snów. Ujrzenie obcego pozostanie niemożliwe. Jednak po jego odwiedzinach zawsze niektóre wspomnienia znikają bez śladu i nigdy nie wracają. Dlaczego? Cóż, ode mnie to jednak na tyle. Pozostałe chwile w klasztorze pozwolę spędzić ci samotnie. Możliwe, że masz tu kogoś, z kim wolisz pogadać bez mojej obecności. Poszukaj i miłego spotkania. Jeśli zechcesz wyjść, po prostu otwórz oczy. Zaś jeśli zechcesz tu wrócić, posłuchaj mnie jeszcze raz. Lub jeśli twoja kontrola nad snem jest wystarczająco potężna, zaśnij i zrób to sam. Śpijcie dobrze, dzieciaki. Miłego wieczoru.